Ja się zastanawiałem, co z tymi plamami zrobić. To przyszło mi do głowy, żeby malować krasnoludki. I wyjechałem najpierw do Łodzi. Zacząłem pierwszego malować i nagle za swoimi plecami zobaczyłem takiego ogromnego milicjanta. Zostałem zawieziony na taki komisariat, co tam pracownik właśnie się zapytał, co to są krasnoludki. Powiedziałem, że to są miłe skrzaty, bardzo tajemnicze. A się zapytał, dlaczego w Łodzi malujemy krasnoludki. Ja powiedziałem, że mieliśmy w góry wyjechać i on wtedy miał wielką satysfakcję, jakby trafił na jakiś poważny trop. Powiedział, wiem, dlaczego w góry nie wyjechaliście, bo w górach na skałach musielibyście duże krasnoludki malować. I on mnie odprowadził do celi i jeszcze mówił, żebym, jak chce coś istotnego przypomnę, to żebym mu powiedział.